Welcome back. Witajcie z powrotem. Jesteśmy tutaj dla pierwszego szałdu sztuki ławkowania nowej serii. Mam nadzieję, że podobało Wam się intro. To oczywiście były zdjęcia szambry z całego świata podczas właśnie ławkowania. A więc chyba jesteśmy gotowi. Jeff się przygotowuje. Adamus jest dookoła już jakiś czas, od wczoraj, dzisiaj, wcześniej. A więc jesteśmy gotowi naprawdę, aby jednak się naprawdę przygotować. Zacznijmy z głębokim oddechem, tym świadomym oddechem życia. Weź ten głęboki oddech i pozwól energiom płynąć. Oddychaj. Oddychaj odczuwając. Pozwalając. Oddychaj, ja jestem tutaj. Ja istnieję. Oddychaj i wybierz bezpieczną przestrzeń. Jest to kwestia po prostu wybrania tego. Weź ten dobry, głęboki oddech. Porządny oddech. Czuj, jak powietrze płynie przez ciało. Energia też. Oddychaj jako człowiek i mistrz. Weź ten dobry, głęboki oddech. Ten dobry, głęboki oddech i wczuj się w to, gdy idziemy dalej. Gotowi na Adamusa. I am that I am. I jestem, kim jestem. Adamus. Suwerennej domeny. Oh crap. O kurcze, o kurcze, to właśnie powiedział Sartre przed chwilą, gdy rozpoczęliśmy muzyką, wczuwając się w energię tej nowej serii sztuki ławkowania. O kurcze, rzekł, mam tutaj Sarta, mam FM, mam tak wielu z tych szambra, którzy odeszli, zanim doszliśmy do tego ławkowania na ławce w parku. A przy okazji, Lindo, cudownie wyglądasz na tej ławce, dziękuję. Mamy tutaj z Timothy'ego, Daxi, Edith i tak wielu innych szambra, którzy odeszli. Są po drugiej stronie. Niektórzy jako prawdziwie zniesieni mistrzowie, a niektórzy po prostu wybrali wrócić się dla kolejnego wcielenia, by kontynuować pracę, którą wy, szambra, wykonujecie właśnie teraz w tym wcieleniu. Nie byli dość gotowi na tą pełną realizację. Wybrali właściwie tego nie robić. Wybrali wrócić ponownie, ale mam dzisiaj tu ich dla otwarcia tej naszej nowej serii sztuki ławeczkowania. Są tym podnieceni, ja też podniecony jestem, bo to dokładnie właśnie tu mamy być. Dokładnie z odpowiednimi ludźmi, w odpowiednim czasie na planecie jesteśmy tutaj, dokonaliśmy tego, przybyliśmy, ten pociąg podjechał na stację w idealnym momencie, ani chwilę za wcześnie czy za późno, z idealnymi pasażerami, czyli wami. Przeszliśmy przez tak wiele lat już tych dyskusji, mówienia o problemach, przeszłych wcieleniach, kwestiach świata, fizyce, energii, świadomości. Robiliśmy wiele uwalniania, wiele też pozwalania. To było trudne. Czasami uwalniacie przecież i to wraca wprost do was z powrotem. Ale z tym kontynualnym pozwalaniem na uwalnianie wkrótce to odchodzi po prostu na zawsze. Stare problemy i kwestie, utknięte energie po prostu odchodzą. I to wraca do naturalnego stanu energii. Już nie jest to utknięte wtedy w tej starej formie, trudnej, wyzywającej formie. Nie jest już utknięte, ale oto teraz, tutaj energia jest gotowa, będzie służyć. Oto jesteśmy w tym epickim czasie na planecie. W tym pięknym czasie dla szambry, czasie sztuki ławkowania, trochę potrwało, bo tu dotrzeć, ale oto jesteśmy tutaj i teraz, cóż, nie wiem, może praca nawet, ale prawdziwa masja się rozpoczyna, czyli sztuka ławkowania. I tak, tutaj mają dla mnie wspaniałą ławkę znaleźli i też piękną hostessę, by mi tutaj towarzyszyła. Także wszystko tu jest. Jesteśmy tutaj na tej ławce w willi Amio, w tym pięknym miejscu Kona na Hawajach i mam tu wszystko poza moją kawą. Now you may see this
Może tu widzicie ten kubek do kawy hawajski na scenie ze mną, ale to jest jakiś dziwny rodzaj mikstury, którą Cauldre popija. Jakiś grzyb czy coś. Także droga Kerry, ona już wychodzi. Droga Kerry, jestem, Adamusia mówi Kerry. Droga Kerry idzie po kawę właśnie, także ja lubię dobrą filiżankę kawy się napić. Mamy oczywiście kawę w klubie mistrzów. No tak, ale nic nie jest jak ta ludzka kawa z siłą, swą mocą, nawet goryczą czasami i tym uderzeniem, jakie daje z dużą ilością kofeiny. Także droga Kerry jest tutaj. Już mi biegnie po kawę, tak. Tak. I to jest naprawdę dość długi dystans, tak, musi trochę przebiec. To nie jest tylko obok nas, ale ważne mieć tą kawę tutaj, tak, oczywiście. A więc mówię, że oto dotarliśmy do tego wyjątkowego miejsca w tym specjalnym czasie. Tak wiele przeszliśmy, by tu dotrzeć. Całe wcielenia. Wcielenia pracowania nad rzeczami i mogę teraz rzec, że nie ma już żadnej pracy koniecznej. I może zauważyliście nawet, że gdy pracujecie nad czymś, nad rzeczami, to one zdają się walczyć z wami z powrotem. Naprawdę to pracowanie nie robi nic dobrego. Pracowanie nad rzeczami i walczenie z tym, cierpienie poprzez to naprawdę nie działa. Ostatecznie jest to kwestia tylko pozwalania. Po prostu pozwalania. Prawdopodobnie jakieś są jeszcze resztki. Niektórzy z was może wciąż niemal są uzależnieni od pracowania nad swoimi problemami, ale będę was zachęcał w swój własny, delikatny, czarujący sposób, byście tak już nie robili. Jeśli masz problemy jakieś w życiu, bez względu na to, czy to związki, zdrowie, czy dostatek, cokolwiek, poczucie wartości, jeśli jest jakiś problem, po prostu wyjdź poza. Nie skupiaj się na tym, nie walcz z tym, to i tak wychodzi już samo. To tylko gdy dajesz temu tą uwagę, gdy wchodzisz w bitwę z tym, to wtedy się to trzyma ciebie, bo jak to powiedziałem, dość uprzejmie. Jeśli to wciąż jest tutaj, to musisz coś w tym kochać, a teraz jest czas, by po prostu to odpuścić. I odkryjesz, że nawet choroby, tak, coś, co myślisz, że może jest gdzieś wbudowane w twoje ciało, tam zakorzeniona jakaś choroba, nie walcz z nią, nie próbuj jej nawet przytulić, czy dawać jakiejkolwiek uwagi. Po prostu zdaj sobie sprawę, że to jest resztka z przeszłości i już wychodzi. Nie martw się tym, jak odejdzie, jak pójdzie, ale już wychodzi po prostu, bo teraz oto jesteś tutaj. Cóż, dla swojej masy, powodu, dla którego przybyłeś na tę planetę w tym wcieleniu. I nie chodzi tylko o jakieś oświecenie tutaj. To jest, jakby rzec można, efekt uboczny. Ale chodzi o to, by tu być i wykonywać pracę, którą teraz będziemy robić. W tej sztuce ławeczkowania, w tej serii, będziemy ławkować, świecić światłem. I to się nie zaczęło tutaj, oczywiście robiliśmy to już jakiś czas, w subtelne sposoby, już dość długo to robimy, jak to widzieliście nawet w tej podróży łodzią gwiezdną Metatrona, o której mówiono wcześniej na wstępie. Robiliśmy to już wtedy, lata temu z Metatronem, wychodząc do innych wymiarów, tych dysinkarnowanych istot, które tam błąkają się w tych innych wymiarach, zagubione, utknięte w swojej własnej ciemności, ale też kochają to, muszę rzec. I to powtarzał. Wiem, niektórzy z was przewracacie oczami, się wściekacie na mnie, ale nawet jeśli jesteś dysinkarnowaną istotą, gdzieś w innych wymiarach jako duch czy straszydło, gdzie się bez celu błąkasz po tych wymiarach, to jest coś, co kochasz w tym, inaczej byś tego nie robił. To jest tak ważny punkt teraz dla każdego z was, z jakimkolwiek problemami w życiu, cokolwiek to nie było. Jest coś wciąż, co dostajesz w tym, co ci to daje. Jakaś przyjemność w dziwny sposób, nawet cierpienie może być formą przyjemności. Wciąż coś z tego dostajesz, ale wyjdźmy poza to wszystko teraz. Bo to gdzie chcemy być, na ławce parkowej. Na tej ławce. Dokładnie oto jest powód, po co tu przybyliście. Weźmy porządny, głęboki oddech z tym, gdy uruchamiamy naszą nową serię, sztukę ławeczkowania. Zanim głęboko zanurkujemy w to, będziemy robić doświadczenia w każdym szałdzie z ławkowaniem.
I nie to, że musimy o tym dużo mówić czy uczyć was o tym, ale chciałem tu gromadzić szambr raz w miesiącu. Będziecie to robić sami oczywiście też, ale chcę tutaj raz w miesiącu szambr zgromadzić, byście mogli zrobić tą bardzo pełną kompasji rzeczy dla siebie i dla planety. Będziemy oczywiście mieć dyskusje tutaj, rozmowy, ale w każdym szaudzie będziemy też robić trochę ławkowania. Będziemy pozwalać naszemu światłu promieniować, tak jak to się działo właśnie w tej podróży gwiezdną łodzią Metatrona. Nie to, że tylko się wychodzi do innych wymiarów, próbować tam ratować te zagubione istoty, ale po prostu być tam światełkiem i naprawdę zawsze jest dość, nawet mała liczba, duża, bez znaczenia, ale jest dość istot, dość będzie też ludzi, którzy są otwarci na to światło, może nie wiedząc skąd pochodzi, bo nie przychodzi z agendą, nie przychodzi z instrukcjami, ani z jakimkolwiek rodzajem odpłaty, jaką muszą zrobić oni, ale będą zauważać coś w tym i będziemy też przyglądać się w tym roku ławkowania, będziemy się przyglądać tym zmianom, które się wydarzą na planecie. Czasami nie zawsze łatwe to zmiany, czasami bardzo trudne nawet, ale będziemy obserwować te zmiany jako bezpośredni rezultat ławkowania i promieniowania waszego światła. Dziękuję, droga Kerry, moja kawa w końcu tu jest. Czy to niesamowite, że właśnie tu byłaś dla mnie na tej wyspie, by pomóc z kawą? A jeśli mogłabyś jeszcze... A, i czekoladka jeszcze. Kodry chciałby trochę też śmietanki tutaj. Tak, dziękuję. Dziękuję, moja droga, że przyniesiesz. Mamy też czekoladki, no ale wróćmy do punktu. Sztuka ławkowania. Droga Lindo, proszę, nie siadaj nawet, bo proszę, byś pisała na tablicy. Bądź gotowy, by tam pisać. Ja jestem gotowy, także zanim przejdziemy do właśnie ławkowania, chciałem pomówić trochę o Adama Matyce. Może to napisz na tablicy, Lindo, dość duże litery, tam nie będziemy wiele innych rzeczy pisać na tej stronie. Adama Matyka. Czym jest Adama Matyka? Trochę jak Adamonomika, czyli moja własna ekonomia. To jest właśnie Adamusa matematyka, także zapisz to pod spodem, matematyka Adamusa. Wiecie, mam własne podejście do rzeczy, może to już rozpoznaliście. I tu chciałem pomówić trochę o matematyce, nie w bardzo złożonych pojęciach, właściwie dość prosto. Tak, dziękuję. To jest Adama Matyka. Matematyka Adamusa. I na kolejnej stronie, Lindo, proszę, będziesz tutaj jakiś czas, także bądź uważna. Na kolejnej stronie będziemy mówić dzisiaj o naturze zera. Naturze bohatera? Naturze zera. Naturze zera. Nie bohatera, tylko zera. Natura zera. I tutaj oto moja kawa i z śmietanką dla Coldre. I jesteśmy gotowi. Dziękuję, droga Kerry. Dziękuję bardzo. Natura zera. Natura zera. Większość z was jest zaznajomiona z zerem. Wiecie, w ogóle zero nie było częścią matematyki naprawdę nie jest tak długo częścią, jakieś chyba 500 lat może. A więc ludzkość przeszła przez cały ten czas bez zera i w końcu ktoś odkrył zero. Czy to nie interesujące, że to wszystko jest związane z świadomością, rzeczy nie są odkrywane, a świadomość nie będzie gotowa, nawet choć są one tuż przed oczami. Tak samo było z Atlantami, którzy nie widzieli gwiazd. Ledwo w ogóle postrzegali słońce i księżyc, wiedzieli, że tam są, ale gwiazdy nie były w ich świadomości nawet. Tak samo z zerem. Zero nie było w świadomości, aż rzekłbym jakieś, powiedzmy, 800 lat temu się pojawiło i to była tylko taka teoria wtedy, dużo debat w tym. Było wielu ludzi, którzy mówili, że zero, nie ma zera przecież, że coś się musi zaczynać gdzieś. Inni rzekli, że zero właściwie nie jest liczbą, co właściwie no, nie jest liczbą, naprawdę nie jest liczbą, ale jest punktem zerowym. Jest punktem początkowym. Wczujcie się w zero przez chwilę. Więc Lindo, może tutaj narysuj duże zero pod tym słowem napisanym zero. Wczujcie się w zero przez chwilę.
Jest to fascynująca nie liczba, ale związana z matematyką. Zero. And that's where we're going. I właśnie tam zmierzamy w tej sztuce ławkowania do zera, z powrotem do zera. Wyjaśnię to trochę bardziej. Lindo, proszę przy tablicy. Już myślałeś, że odpoczniesz, ale cóż. A więc proszę, narysuj na środku strony może gdzieś na 6 cali duże zero. Takie ładne, okrągłe zero, o tak. A potem po prawej stronie plus 1, plus 2, plus 3, plus od lewej do prawej, na wschód od zera, plus 1, 2, 3 i tak dalej. Po lewej stronie od zera na zachód, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i tak dalej. A na północ, czy w górę od zera, taki daszek w górę, daszek 1, 2, 3, 4, 5, 6 w górę. Tak, właśnie tak, dobrze. I też pod spodem mamy daszek w dół, czy strzałeczkę w dół, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest bardzo prosta, adamusowa matematyka. Nawet ciężko to powiedzieć. A więc teraz, Lindo, by to wszystko tutaj przygwoździć, to kropeczkę w środku zera napiszmy. To jest punkt zerowy. To jesteś ty generalnie. I każda liczba na tej tablicy, którą narysowała Linda, każda liczba reprezentuje doświadczenie, albo aspekt, albo rzeczywistość. I faktem jest, że większość ludzi, oni mają bardzo linearne, jakby od lewej do prawej postrzeganie rzeczywistości i matematyka jest na tym oparta zazwyczaj. I możecie łączyć te liczby, dodawać je, odejmować, dzielić, cokolwiek, mnożyć. Możecie je łączyć, by tworzyć doświadczenie. Możecie wziąć 1 i 3 i razem to jest 4, potem 4 i 10 razem to 14, podzielić przez 7, jakkolwiek tam, co chcecie zrobić. Jest to symbolem jakby natury rzeczywistości. I to również mogłoby być twoimi przyszłymi wcieleniami. Może by je tam umieścilibyście po lewej stronie od zera. Te przeszłe wcielenia, wszystkie tam w kolejce, tym są właśnie, że są przeszłymi doświadczeniami. A potem Linda narysowała liczby na górze i dole, w górę i dół, bo rzeczywistość, nawet matematyka, nie idzie tylko linearnie, nie odbywa się od lewej do prawej czy odwrotnie. Rzeczywistość jest również wszędzie dookoła i jeśli naprawdę chcielibyście być dokładni w tym przykładzie, to powinny być też liczby wszędzie dookoła na tablicy, także Lindo może losowo napisz różne liczby, gdziekolwiek chcesz na tablicy, poza może tylko zerem. Jakąkolwiek liczbę, gdziekolwiek chcesz, tylko nie musi być nawet nic przed tą liczbą, ale nie umieść żadnej liczby w zerze, a tak to gdzie chcesz. A więc to generalnie mówi, że każda liczba czy kombinacja liczb jest doświadczeniem albo rzeczywistością. Można mieć doświadczenia niezależne od bycia zamkniętym nawet w formie rzeczywistości. Można mieć doświadczenia, co często czynicie w nocy w snach. Możecie mieć doświadczenia i to nie jest zamknięte wtedy w rzeczywistości takiej jak ta ludzka, bardzo linearna rzeczywistość, którą mamy tutaj. Ostatecznie to wszystko się sprowadza do zera, z powrotem do centrum, co teraz wygląda jakże dziwnie, jako cyrkumpunkt, czyli właśnie ten symbol świadomości. Możecie mieć te wszystkie różne doświadczenia, te kombinacje liczb. Większość czasu, jak rzekłem, ludzie pozostają w tym wymiarze, może podkreślić tutaj Lindo, to większość zostaje właśnie po tej osi dodatniej. Ludzie patrzą w większości linearnie na życie, inkarnują z powrotem po tej samej linearnej osi, łączą te liczby na różne sposoby. Raz jeszcze, liczby po prostu reprezentują doświadczenia czy
Or it could be an aspect, można by rzec lifetime, aspekty wcielenia. Także łączą te liczby i te liczby można w tryliony nawet ciągnąć. Stają się bardzo złożone wtedy i wtedy macie te różne sposoby dzielenia, kalkulowania tych liczb. I tak samo można rzec jest w życiu, gdzie wybieracie energię. W tym przypadku na tablicy są to liczby, ale wy wybieracie energię, łączycie je razem, mieszacie, tworząc swoje doświadczenia. Ale w samej podstawie tego jest zero, które właściwie nie jest liczbą, jest po prostu punktem początkowym. To, co ludzie generalnie nie czynią, i muszę tu sobie przejść obok Belle, bo jest bardzo wygodnie ułożona, czuję się bezpiecznie w naszej tu lokacji, ale ludzie to, czego nie robią, to doświadczają, nie doświadczają w tych innych rzeczywistościach, pozostają tylko na tym poziomie, bo tu jest wygodnie, bezpiecznie. Nie, są przyzwyczajeni do fizycznej rzeczywistości, ale wy możecie iść w górę, dół, to może być gdzieś doświadczenie przeszłego życia albo coś innego, ale generalnie nie jesteście tylko skupieni na jednym, możecie być gdzieś tu dookoła rozprzestrzenieni, mając doświadczenie niezależnie od jakiejś tylko specyficznej rzeczywistości. Ale punkt w tym wszystkim jest taki, że to ostatecznie zawsze jest powrót do zera. Zero naprawdę nie jest zerem, tylko punktem startowym. Nie jest liczbą, którą można kombinować z innymi liczbami. Nie jest liczbą, której używa się, by dzielić inne liczby. Jest to rodzaj pojemnika, rzec można, czy punktu początkowego dla doświadczeń. I dlaczego tutaj to przywołuję na szałdzie dzisiaj i ważność tego jest taka, że właśnie to robimy. Wracamy do zera. To nie znaczy, że zaczynamy od początku wszystko, bo macie te wszystkie inne doświadczenia, które mieliście, które tu są pokazane na tablicy. Są te wszystkie inne doświadczenia, ale teraz wracamy do zero. Zero nie jest wypełnione jakimikolwiek liczbami, ale zero ma olbrzymią ilość mądrości w sobie. Zero i teraz powrót do niego jako punktu początkowego. Zdajesz sobie sprawę, że nie musisz mieć nowych doświadczeń ani wracać do linearnego ludzkiego plus 1, 2, 3, 4. Możesz wybrać cokolwiek zechcesz i możesz doświadczyć tego jakkolwiek chcesz. Możesz to robić na wiele różnych sposobów i różnych wymiarach, jeśli chcesz. Poświęć chwilę, by wczuć się w zero. Nie jest liczbą. Nie łączy się z innymi, ale zawsze jest punktem początkowym. To, co ludzie często nazywają punktem zerowym. I właśnie tu jesteśmy. Mieliście te wszystkie doświadczenia w tym wcieleniu. Mieliście całą gamę tego linearnego doświadczenia przez wiele, wiele wcielenia teraz. Z powrotem w punkcie zero jesteśmy. I co to znaczy? To znaczy, że weszliście bardzo głęboko do wewnątrz siebie, eksplorując rdzeń naprawdę tego, kim jesteś. Bardzo głęboko zanurkowałaś w tym wcieleniu i mając też w dodatku inne doświadczenia, ale zanurkowałaś głęboko, głęboko wewnątrz i wróciłaś do tego punktu zero. Wciąż niesiesz jakieś resztki w sobie, starych ran, problemów ze sobą. Gdy wracamy tutaj i one same się rozpuszczą, proszę, jak to rzekłem wcześniej, nie pracuj nad tym, nie usiłuj, nie używaj technik, nie próbuj robić mantr, by czegoś się pozbyć z życia, czy używać uzdrowicieli, po prostu to się samo rozpłynie, rozpuści, nawet najbardziej utknięte problemy. Niektórzy szambra wciąż mają problemy z dostatkiem. One po prostu się rozpłyną. W chwili, gdy wejdziesz, próbując to wszystko zrozumieć, siłować się, czy pobić te rzeczy, pokonać, to one i tak zostaną. Ale jeśli weźmiesz głęboki oddech i sobie zdasz sprawę, że te wszystkie rzeczy teraz po prostu się rozpuszczą, powrócą do punktu zera, powrócą do twojej własnej świadomości, po tym, jak wyruszyły w ten wszechświat kosmos liczb, które naprawdę są tylko doświadczeniami. Teraz wracamy do punktu zera.
To jest właśnie ławka parkowa i jest to ławka parkowa, ten punkt zero, do którego wracamy. Oto jesteś tutaj, by robić to, co naprawdę przybyłeś tu robić. Ważna rzecz raz jeszcze to, nie angażuj się w problemy. Wiem, niektórzy z was trochę są już tutaj podgrzani, gdy to mówią, bo może chcecie się z nimi dalej zmagać, cierpieć. Możecie nie wierzyć, że to jest takie łatwe, ale jest. Po chwili, gdy się angażujesz w te fizyczne problemy, próbując je rozgryźć, masz obsesję w tym, próbujesz zrozumieć jakieś nowe alternatywy, rozwiązania i jesteś wtedy z powrotem w grze i to się nie rozpuści, bo ten problem, jak ta jedna z liczb mówi, o, wciąż chcę, żebym tu był, angażujesz się ze mną, a więc zostanę. Jeśli sobie zdasz sprawę, że wracasz do punktu zerowego, do siebie, do świadomości, świadomości, która ostatecznie rozkazuje energii, jeśli sobie zdasz sprawę, że miałeś olbrzymią ilość doświadczeń, ale teraz jesteś z powrotem w domu. Teraz chodzi, by po prostu być na tej ławce i świecić swoim światełkiem. Z powrotem w punkcie zerowym. Po drodze niektórzy szambry odeszli, dość sporo szambry odeszło. Z różnych powodów. Być może ich obraziłem. Nie mogę sobie wyobrazić tego, jak to się stało, ale być może tak się stało. Może nawet próbowałem się ich pozbyć, bo byli już tak zakorzenieni w swoich problemach. Byli tak uparci w tym, by się ich trzymać i obwiniać kogoś innego. Oni tak walczyli z tymi swoimi wiatrakami, z duchami, których naprawdę nie ma. Byli w obsesji własnych wyzwań. Trzymali się czegoś tam, czy to sytuacji rodzinnej, związku, czy poczucia wartości, jakkolwiek. Naprawdę nie byli gotowi, by tu być. I lepiej było dla nich, by tu nie być, bo wtedy miałoby to negatywny wpływ na wszystkich innych. Tak wielu z was było wytrwałymi, doszliście tutaj i jesteście w punkcie zero. Także weźmy głęboki oddech. Jeśli macie jeszcze jakieś pozostałe resztki problemów, poczucia wartości, czy jakichkolwiek wątpliwości, weź głęboki oddech. Nie angażuj się w to. Pozwól temu odejść. To jest gotowe, by odejść. Naprawdę, to wszystko jest gotowe, by odejść. Także nie angażuj się w to, tylko... I Kaldre mnie pyta, czy to jest w sensie, jak bycie jakimś niewinnym w obliczu wielkich bitew? Czy to jest byciem głupim? Chyba o to pyta generalnie. Czy to jest bycie naiwnym, by generalnie ignorować te problemy? W ogóle nie. Dynamika energii jest bardzo prosta. Jeśli angażujesz się w problem i wiecie, jak to jest, powiedzmy, coś z dostatkiem, gdzie przez całe wcielenia, nawet dekady może jesteś z tym, angażujesz się w to i to będzie wciąż z tobą, ale jeśli zdasz sobie sprawę, że jesteś w punkcie zero z powrotem, w własnej świadomości, w własnym domu, w własnej energii, to te rzeczy same odejdą. Bez tego, żebyś się musiała na tym skupiać, bez rozpylania magicznego pyłku na nie, czy jakichś tam terapii kryształowych, czy cokolwiek. I wtedy się będziesz zastanawiać, może czemu nie zrobiłem tego wcześniej, czemu ci nie powiedziałem o tym wcześniej, powiesz, ale o tym pomówimy później, a teraz. Weź głęboki oddech i pozwól sobie powrócić do punktu zerowego. Tak, masz te wszystkie liczby reprezentujące twoje wszystkie doświadczenia i te rzeczy, które robiłeś, ale jesteś z powrotem w punkcie zero i to nie jest liczba, innymi słowy, nie jest to doświadczenie, lecz to, kim jesteś. Wczuj się w to przez chwilę. Trochę zajęło ci, by tu przybyć. Musiałeś przejść przez te różne miriady liczb, te wszystkie doświadczenia, wszystkie te rzeczy, które przeszliście. Każda liczba tam może być jakąś tożsamością, jaką miałeś w przeszłości, czy przyszłym wcieleniem, czy jakimiś innymi tożsamościami tego wcielenia. Masz te wszystkie charakterki tutaj, aspekty, ale jakoś powróciłaś do punktu zerowego. To nie jest kolejne tylko doświadczenie czy jakiś aspekt. To jest to, kim jesteś. Zanurkowałeś dość głęboko już w to.
you found your way znalazłaś swoją drogę tutaj pomimo tak wielu dystrakcji. Now you're here. A teraz oto jesteś. As I mentioned, jak wspomniałem, niektórzy szambra odpadli po drodze, byli zbyt zainteresowani pobudkami, bitwami. Wszyscy to widzieliśmy, szczególnie w tej erze koronawirusa. Teraz to czas pełen bitew, kontrowersji, konspiracji, prawości i całej reszty rzeczy, które nie mają znaczenia. Nic z tego nie ma znaczenia dla was w każdym razie. To nie są już wasze bitwy. Tak wielu nalegało, by mieć te bitwy i po prostu nie ma tu na nie miejsca w tym, dokąd zmierzamy teraz. Oni mogą zmienić swoje serce, swoje zdanie w przyszłości, ale teraz to jest ta grupa, ty, wy, naprawdę oddana grupa szambry z całego świata. A więc teraz weź głęboki oddech, usiądź wygodnie na własnej ławce parkowej. Czy to sobie siedzisz na jakiejś czy nie, czy masz taką czy nie, ale to jest taka metafora. Metafora punktu zerowego. Powrotu do domu, do siebie. Z pewnością, będąc zmęczonym bitwami i mając wiele opowieści do opowiedzenia, wiele liczb latających dookoła, ale teraz czas wracać, wrócić do siebie i dla prawdziwego powodu, dlaczego tu jesteśmy. Jesteś zerem. Jesteś zerem i to jest dobra rzecz. W każdym razie jesteś rdzeniem, punktem centralnym z zerze. I to jest dobra rzecz, bo nie ma to już tych wszystkich nakładek przeszłości, wspomnień, starych duchów i całej reszty. Wróciłeś do domu, do siebie. To jest, jam jest. Ja istnieję. A teraz to jest twoja ławka parkowa. Czy potrzebujesz takiej ławki dosłownej? Nie, ale to nie jest zły pomysł, by taką sobie sprawić. Jako przypomnienie, miejsce, by usiąść, robić to, co będziemy robić. Jest to dobry symbol, ale nie, nie musisz posiadać takiej ławki. Może to być krzesło twoją ławką, czy nawet kibel twoją ławką, mam to gdzieś. Tylko pamiętaj, że jesteś teraz zerem. Zero nie jest tylko kolejną liczbą. Zero to ty. To świadomość. W tej serii będziemy aktywnie ławkować. Przejdę do tego, nie to, że trzeba tego dużo uczyć czy wyjaśniać. Będziemy to po prostu robić. Ale dzisiaj chciałem rozpocząć, cóż, od podstawy podstaw. Chciałem zacząć od ławkowania 101, jak to się mówi po amerykańsku. A więc włączmy muzyczki trochę i rozpocznijmy nasze ławeczkowanie tutaj. I wyobraź sobie przez chwilę dom. Masz oto duży dom. Jest w nim wiele, wiele pokojów. Eksplorowałeś te pokoje, nawet je rearanżowałeś, zmieniałeś przez lata. Szczególnie odkąd rozpocząłeś tą podróż i tu mała dygresja, to nie jest duchowa podróż, na której jesteś. Czasami to może być takąż dystrakcją, albowiem ludzie myślą, że są w duchowej podróży i że muszą się zachowywać duchowo, myślą, że nie mogą jeść pewnych rzeczy, czy zachowywać się jakoś tam, czy ciągle coś tam om robić, czy być miłymi dla wszystkich, że nie mogą palić, czy pić, czy cokolwiek. To nie jest bycie duchowym, to jest gra, to jest kolejna liczba na tablicy i tyle, kolejna liczba, czy kombinacja tych liczb. Ale interesująca rzecz jest taka, że tak często, nie zawsze, ale często, gdy ludzie są uduchowieni, to walczą z rzeczami wewnątrz siebie. I to w czymś tak prostym jak to, że mówią, że o, mój duchowy kult nie pozwala jeść cukru i teraz walczą z tym cukrem, jakby cukier był zły. Nie wiem czemu, ale cukier jest zły i nagle walczą z nimi. To nie jest naprawdę duchowe.
To, co robimy tutaj, nie jest też właśnie duchowe, tylko chodzi tutaj po prostu o świadomość, bez znaczenia, co tam jesz, pijesz, czy jak wulgarny jest twój język, czy cokolwiek. To nie chodzi o to w ogóle. Nie chodzi o próbowanie, by naprawić siebie, czy przepracować te swoje, przyszlifować te ostre karwędzie. Każdy z was z natury jest piratem przecież. Także nie, to nie jest duchowe jakieś doświadczenie. Metafizyczne może, ale naprawdę chodzi o świadomość. A więc gdy wracasz do punktu zerowego tego, to nie martw się, czy tam jesteś duchowy, czy nie. A więc oto masz ten duży dom, gdzie sobie tam wędrujesz, doświadczasz w nim. To jest symbol twojego ciała, jakby, i umysłu. Można rzec, że piwnica i strych to symbole podświadomości i nadświadomości. Ale to było twoje miejsce. Spędziłeś tu wiele czasu, próbując to zrozumieć, jak naprawić to, jak sprawić, by to działało dla ciebie. Tak często nie czułeś, że posiadasz ten dom, że należy do kogoś innego naprawdę. Ale teraz, szczególnie w tych ostatnich 20 latach, tak wielu z was jest tutaj, czy tam jak długo jesteście częścią karmazynowego kręgu, był też kolejny pokój, który był tam tworzony. I to nie taki, jakby człowiek zaplanował, zaprojektował, czy musiał zbudować. To nie jest taki pokój, że człowiek musi tam zdobyć drewno, materiały na to, młotek, gwoździe i na kolanach tam to układać. To nie jest tak. To jest odmienny pokój domu. Nazwę to po prostu pokojem zero, który sam się buduje. Z całą pracą, jaką wykonałeś, całą dedykacją, jaką mieliście, to samo się zbudowało. Stało się permanentnym dodatkiem do twojego domu, do ciebie, do twojego ciała, umysłu, życia. I ten pokój jest odmienny niż inne. Nie ma stałych ścian, nie ma okien, bo nie potrzebuje ich. Właściwie nawet nie jest taki jak jakikolwiek inny pokój w domu. Jest po prostu światłem, uważnością i świadomością. Przez długi czas ten pokój był jakby w metafizycznej budowie. Czasami byłeś tego świadomy, czasami nie. Czasami zastanawiałeś się, co tam możesz zrobić, by ten pokój budować. Ale w większości po prostu trzymaj łapy z dala. Tam było napisane, niech się samo zbuduje, bo to jest twój pokój boskości. Pozwoliłeś, by to się zbudowało w tobie. Można rzec, mistrz to zbudował, czyjam jest, bez znaczenia, ale to jest twoje. Ten pokój światła i boskości. Jest to ta rzecz, która świeci. Ta rzecz, która promieniuje. I w tym pokoju boskości nie ma agendy, nigdy ci nie powie on, co masz zrobić, po prostu świeci światłem, nigdy nie da ci jakichś schematów szybkiego bogacenia się, czy nawet nie spróbuje uzdrowić twojego ciała. Ten pokój nie ma agendy w ogóle, to po prostu światło. Ale w tym jest wszystko, wszystkie potencjały. A teraz tutaj, gdy rozpoczynamy tę serię, proszę odnajdź te drzwi do tego pokoju. One tu są w twoim domu. Raz jeszcze, dom jest metaforą, symbolem twojego ciała, umysłu i ciebie w tym życiu. Proszę znajdź. Połaź sobie troszkę po domu. Są tu drzwi. A za tymi drzwiami twoje światło.
Oczywiście to wszystko tylko metafora czegoś bardzo realnego jednakże. Tak wielu z was zda sobie sprawę, że te drzwi zawsze tam były. Naprawdę nigdy nie pytaliście, po co są, może zapomnieliście o nich, ale sobie zdacie sprawę, że zawsze tam były, tylko jakby ignorowane. Trochę jakby poza świadomością. A teraz, drodzy przyjaciele, czas otworzyć te drzwi. Połóż dłoń na tej klamce, czy uchwycie od drzwi, jakkolwiek tam chcesz te drzwi mieć zaprojektowane, by mieć do nich dostęp. I weź głęboki oddech i otwórz te drzwi. I pozwól temu światłu, które jest w tym pokoju, pozwól mu rozlać się po reszcie domu. Nawet nie musisz wchodzić do tego pokoju, znaczy, jeśli chcesz, to możesz, ale to, co dzieje się teraz, to otwierasz te drzwi i pozwalasz temu światłu się rozpływać. To jest promieniowanie, twoja boskość. I nie wejdzie, próbując zmienić wszystko w domu, ale będzie świecić światłem. Także ujrzysz rzeczy, będziesz świadoma rzeczy, jakich wcześniej nie byłaś. Zdasz sobie sprawę, jak magiczny twój własny dom jest naprawdę. Jakże zapomniałeś to tym dawno temu. Pozwól temu światłu. Pozwól świecić w twoim własnym domu. Jest to pierwszy krok do sztuki ławkowania. Nie chodzi o robienie tego dla reszty świata czy innych ludzi teraz. Do tego dojdziemy, lecz w tej sesji chodzi o ławkowanie dla siebie. Powrót do punktu zero, do ciebie, twojego rdzenia, twojej świadomości i pozwolenie, by to światło świeciło. Najpierw dla siebie. Najpierw robisz to dla siebie. Jest to promieniowanie, które się po prostu rozprowadza po twoim całym ciele, rozpływa w myślach, umyśle. Raz jeszcze, nie próbując niczego zmienić, ani ciebie zmienić, ale świecąc światłem, tak byś mógł ujrzeć, kim naprawdę jesteś i z czego naprawdę jesteś stworzona, nie z tych wszystkich liczb, o których mówiliśmy. Jesteś zrobiona z świadomości siebie. Pozwól temu światłu teraz wyłonić się z tego pokoju twojej boskości. Oto, co rozpuszcza ostatnie resztki problemów, jakich się trzymałeś, z którymi walczyłeś ciągle, nalegałeś na to. No ale to właśnie wpływa w tą całą rzecz, nawet problemu z dostatkiem, jeśli taki masz, wpływa tam i pokazuje ci, że naprawdę nie ma niczego, co cię powstrzymuje przed dostatkiem. Ale to za ciebie nie zrobi roboty, tylko pokaże ci. Pokaże ci, że naprawdę nigdy nie było problemu, tylko to jest coś, z czym się bawiłeś. To była kolejna liczba na tablicy. A teraz jej nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz. Pozwól temu światłu świecić. Do każdej części ciebie teraz. Pozwól mu świecić twoje ciało. Ono nie spróbuje zmienić twojej biologii, ale uczyni dla ciebie przejrzystym, że po pierwsze, to stare ciało, które targasz ze sobą, naprawdę nie było twoje. A poświeci też światłem, pokazując ci, czym naprawdę jest twoje prawdziwe, jak to nazywam, ciało wolnej energii. Także pozwól, niech świeci w każdą część twojej biologii.
Niektórzy z was mogą mieć chorobę jakąś, czy różne choroby, jakieś bóle, boleści. Niechaj świeci w to. Pozwól, by świeciło, bo wkrótce Kutumi będzie pracował z wami nad waszym ciałem świetlistym, prawdziwym. Także pozwól temu światłu świecić teraz, tak, że gdy on zacznie pracować z wami, będziecie mogli łatwo z łaską wprowadzić to pełne ciało świetliste. Wiem, niektórzy z was macie pewne demony w umyśle. Demony tam w głowie. O, to jest trudne. Demony lubią się kryć w ciemności, innymi słowy. One są tam, bo brakuje świadomości. Są w tej ciemności, jakby nieświadomości, bardzo ograniczone. Ale gdy otwierasz te drzwi teraz do pokoju boskości, to światło świeci. A demony odchodzą, bo nie znoszą światła, muszą pracować w ciemności, w nieuważności. A zatem odkrywasz, że te demony, z którymi wytrzymywałeś do tej pory, możesz je nazwać aspektami, starymi głosami, które ciągle próbowały cię pobić. Oni nie znoszą światła i to ty pozwalasz, aby światło wpłynęło. Mogą krzyczeć na ciebie, by zamknąć te drzwi, mówić ci, że robisz głupią rzecz, pozwalając temu światłu wejść, ale będą musiały odejść, bo mogą istnieć tylko w ciemności, w braku świadomości. Rozpoczynamy ławeczkowanie od ciebie. I zabawna rzecz ma miejsce, gdy pozwalasz temu światłu wpłynąć. Cóż, jeśli staniesz na zewnątrz domu swego, nagle ujrzysz tę iluminację ze wszystkich okien domu. Zobaczysz ten dom wczesnym wieczorem, gdzie słońce już zaszło, ale niebo wciąż ma troszkę światła w sobie. I nagle światła w domach zaczynają się zapalać. To jest piękny widok. I ten złoty rodzaj poświaty wylewa się z okien domów. I to wygląda tak zapraszająco, ciepło, bezpiecznie. To właśnie dzieje się teraz. Jeśli staniesz na zewnątrz domu i będziesz obserwować, otworzysz te drzwi swojej boskości, to światło zacznie po prostu wypływać, iluminując każdą część twojego domu, świecąc też na podwórze. To jest tak proste naprawdę. Można by to uczynić bardziej złożonym, jeśli chcesz, ale to jest tak proste jak rzeknięcie. O, czas teraz pozwolić temu światłu, tej świadomości wejść w każdą część mnie. A wtedy staniesz na zewnątrz domu, rozejrzysz się po okolicy, na inne domy. I nagle zobaczysz, że ich światła też się zapalają, jedno po drugim, dom po domie. Zaczyna to rozświetlać całą okolicę, ależ piękny widok. Wszystko jest ciche, spokojne i te wszystkie światła się zapalają. I na początku myślisz, że to sąsiedzi czy inni ludzie tam, że się robi ciemno, więc włączają światła. Ale spójrz ponownie. To nie są inni ludzie. To inne wersje ciebie, twoje przeszłe wcielenia. Bo gdy otwierasz te drzwi w swoim domu, to również otwiera drzwi w ich domach. Twoich przeszłych wcieleniach, można rzec też przyszłych, choć zaczynasz sobie zdawać sprawę, że nie ma takiej rzeczy jak przeszłość czy przyszłość, to tylko doświadczenia, takie liczby na tablicy. A ty jesteś zero.
Punkt zero, rdzeń. Teraz te światła zaczynają się zapalać dookoła, po całym sąsiedztwie, i te na werandzie światła, i wewnątrz, i nawet liczne latarnie. Ta okolica to ty, to wszystko twoja energia. Widzisz swoje przeszłe wcielenia, bo teraz, gdy pozwalasz na swoją realizację, gdy otwierasz drzwi do swojej boskości w tej rzeczywistości, to iluminuje wszystkie inne rzeczywistości, iluminuje wszystkie inne wcielenia. One zmieniają się jako rezultat tego, dosłownie zmieniasz przeszłość, po prostu otwierając drzwi swojej boskości teraz. Te ulice zapalają się. Niemal czujesz zapach magii w powietrzu. I to, co dzieje się teraz, gdy to robisz, wszystkie z twoich innych doświadczeń, aspektów, wcieleń, nawet alternatywne rzeczywistości, których naprawdę nie masz koncepcji w swoim ludzkim umyśle, te inne liczby na tablicy, liczby, które idą w górę, w dół, na boki i są losowo, każda z tych liczb teraz jest poddana twojemu światłu. To nie jest tylko dla tej istoty tutaj, w tym ciele, umyśle i wcieleniu. To dla wszystkiego, kim jesteś. Wczuj się w to przez chwilę. Ten prosty akt, sztuka ławkowania rozpoczyna się od ciebie. Teraz. I wpływa na wszystko, kim jesteś. To światło wylewa się w twoją energię. To światło wlewa się w każde doświadczenie, jakie miałeś, a nawet doświadczenia, których jeszcze nie miałeś. Zmienia wszystko. Dlatego przez tak długo już mawiam, że robisz dużo więcej, niż myślisz. Myślałem, że może tylko chcesz naprawić tego człowieka w tym życiu, ale w ogóle nie. Światło wychodzi do każdej części ciebie. Weź głęboki oddech i pozwól na to teraz, by płynęło. Po prostu pozwalaj. Nie musisz pracować nad tym, nie musisz usiłować, tylko pozwalaj, aby to światło szło. W tym domu, ciebie i tym wcieleniu, ale teraz też rozprzestrzeniając się poprzez okolicę, po blokach, światło wszędzie włazi. Każdy dom reprezentuje twoje wcielenie, czy doświadczenie, czy część ciebie, czy to z tego wymiaru, czy innego, i wkrótce wszystkie domy się palą. To wszystko się zaczyna tutaj. W tym punkcie zero, w którym jesteś, wracając do siebie. To wszystko zaczyna się, gdy ławeczkujesz sobie dla siebie. Wiem, że to cudownie myśleć, że będziemy sobie tam świecić światłem dla całego świata, ale najważniejsze teraz zrobić to najpierw dla siebie. Także pozwól temu światłu świecić poprzez ciebie. Ławeczkuj dla siebie teraz, bez agendy, bez mówienia, że oto co muszę, czego potrzebuję, czego nie mam. Nic z tego nie jest ważne, tylko światło i świadomość i kompasja płynie poprzez każdą część ciebie, dotykając każdej części twojego ciała.
wchodząc w każdą część twoich wspomnień. Każdy charakter, osobowość, personę, jaką kiedykolwiek przyjęłaś, nawet jeśli to było życie czy aspekt, czy coś robiłeś przez jeden dzień, ale to światło teraz. Z twojej ławeczki, twojego punktu zero gruntowego wchodzi w każdą część ciebie. Nie próbując niczego zmienić. Ale po prostu mówiąc, jestem kim jestem, ja istnieję. Oto sztuka uławkowania. I dlatego wybrałeś pozostać na planecie, by w końcu świecić tym światłem. Z własnego domu, własnej istoty, do innych, którzy może to postrzegą, może nie, to bez znaczenia, lecz to się zaczyna tutaj od ciebie. Większość ludzi myśli, tych, którzy wierzą w przeszłe wcielenia, w większości myślą, że te przeszłe wcielenia są gdzieś w betonie zapisane, że są tym, czym są, ale tak nie jest. To, co dzieje się teraz, w tym bardzo prostym doświadczeniu ławeczkowym, to światło teraz wychodzi do wszystkich, a ich życia zmieniają się, ich doświadczenia, liczby już nie są na tej linearnej ścieżce od lewej do prawej, używając bardzo ograniczonej liczby liczb, by tworzyć doświadczenia, nagle to wszystko się zmienia dla nich. Nagle, zamiast bycia utkniętymi na jakiejś ścieżce, są wolne. I to również uwalnia ciebie. Doszliście tak daleko. I proszę. Niemal błagam. Błagam. Nie pracuj nad swoimi problemami. Naprawdę już nie masz żadnych. Nie angażuj się w dualne bitwy. Reszta świata naprawdę jest w tym świetna teraz. Wiele tego się dzieje. Ale nie ma potrzeby, byś ty to robił. Nie ma już bitew dla ciebie ani pobudek. Ty po prostu jesteś świadomością i światłem na planecie. Nie łap się w dramaty, nie łap się w swoje stare problemy. Nie daj się wessać w tą dualność. Wróć do tej ławki parkowej, twojej ławki. Wróć do punktu zero. Wiem, czasami to niemal uwodzicielskie, by tam wrócić do tych starych walk i bitew. Ale nie rób tego. Wróć zamiast tego do punktu gruntowego twojego zera, twojej ławki. Weź głęboki oddech i zamiast walczyć z problemami, czy obsesując się, martwiąc, weź głęboki oddech. Bądź w tym świetle. I już. Wszystko, co rozważasz jako problem czy wyzwanie, samo się rozpuszcza. Nie ma więcej walk, a więc i cierpienia nie ma. Także weź głęboki oddech tutaj, w naszym pierwszym doświadczeniu grupowego ławeczkowania. To jest dla ciebie. Otworzyłeś te drzwi. Światło boskości, świadomości, pozwoliłeś temu promieniować w twoim całym domu. I też do twojego sąsiedztwa i do każdej części ciebie. I to jest punkt zero. To właśnie po to jest ta ławka.
Yes, it's pretty tak, simple, but to dość proste, jednakże trzeba przejść przez wiele, by tu dojść. Jednakże to bardzo proste. So this is what we're here a więc for. Oto po co tu jesteśmy. Not nie by rozwiązywać problemy, nie by obsesować się problemami, czy martwić o politykę, czy walczyć z problemami zdrowotnymi, czy pieniężnymi. To wszystko już odeszło. To jest za tobą. Jesteśmy tutaj dla sztuki ławkowania. A z tym, droga Shambra, weź bardzo porządny, głęboki oddech. Bardzo głęboki oddech. Wrócimy za jakiś miesiąc. Będziemy kontynuować nasze ławeczkowanie, rozmawianie i rozrywkę, ale to dzisiaj jest bardzo wyjątkowe. Wszystko dotyczy ciebie. A z tym, ja jestem Adamus, suwerennej domeny, na mojej ławce parkowej. A więc z tym, weźmy ten dobry, głęboki oddech, wczuwając się w ten przekaz od Adamusa. Naprawdę wczuj się w to, co to znaczy być na twojej ławce parkowej. Weź ten dobry, głęboki oddech i czuj ten punkt zero. Bądź tu. Bądź z tym. Weź ten dobry, głęboki oddech życia, honorując siebie. Honorując siebie, wszystko kim jesteś. Bądź z tym dobrym, głębokim oddechem, gdy energia płynie i pozwalaj dla siebie. Dla siebie. Zamykamy tę sesję, ale pamiętaj, że powrócimy za tylko jeden miesiąc po więcej sztuki ławkowania. Dziękuję wszystkim, że jesteście częścią tej przygody.